Czy ktoś wie, czy praca w oddziale ma jakąś perspektywę rozwoju i awansów? Czy pracujesz 10 lat na tym samym stanowisku? Mamy ściśle określoną ścieżkę kariery. Każdy wie, co trzeba zrobić, żeby awansować. Mamy też dużą autonomię w działaniu, więc to, jaką ścieżkę wybiorę, żeby osiągnąć wynik, tak naprawdę zależy tylko ode mnie. I to jest fajne. Pan z rekrutacji, mimo tego, że nie posiadałem doświadczenia w bankowości, dał mi szansę w kolejnym etapie rekrutacji. Pracuję w banku troszkę ponad rok, dużo się nauczyłem i jestem już po pierwszym awansie. Czyli jednak ludzie też w internecie dzielą się pozytywnymi opiniami. Prawda jest taka, że no, trzeba lubić pracę z klientami i z ludźmi, ponieważ no, bez tego nie dałoby się tutaj przyjemnie pracować. Myślę, że zawsze jakieś doświadczenie w sprzedaży będzie mile widziane, ale na pewno z chęcią wprowadzimy też nowe osoby w świat bankowości. Michał, ja nie sądziłam, że ludzie tak myślą o naszej pracy. Jestem zdziwiona, że do rekrutacji w banku nie ma żadnych testów czy innych grupowych castingów. Mam spotkanie w oddziale, to standard? Castingi? Na sprzedawcę roku u nas to tak nie wygląda. Zazwyczaj są to dwa spotkania, czasami wystarczy tylko jedno. Są to spotkania z pracownikiem HR-u i przełożonym. Często odbywa się to tylko na jednym spotkaniu, jeżeli potrzebne jest drugie, jest to ustalane indywidualnie. Spotkania są online lub w oddziale. Bardzo sprawnie to wygląda i łatwo. Idę w przyszłym tygodniu na rozmowę do oddziału, ale słyszałem, że średnio z warunkami. Ktoś wie, na jaką kasę można liczyć benefity? Myślę, że zatrudniając się do pracy w naszym banku, każdy ma inne wymagania. Każdy jest inny, każdy ma inne doświadczenia i kompetencje. A naturalnym przecież jest to, że pracując w sprzedaży, wynagrodzenie składa się z premii. Więc jeżeli ktoś jest w tym dobry, to uważam, że jest to naprawdę dobra decyzja. A dodatkowo przecież jeszcze mamy dużo benefitów, ubezpieczenia dla siebie i najbliższych i inne możliwości, na przykład korzystania z prywatnych gabinetów lekarskich.